Jestem bardzo szczęśliwym kapłanem, ponieważ pracuję w mieście, gdzie dokładnie 100 lat temu pracował inny ksiądz. Niezwykły, wielkiego serca, wielkiej miłości do Boga, do człowieka, do Ojczyzny. I dzięki niemu mogę się wzorować na wzorcu sprawdzonym, który prowadzi do świętości. Chcę powiedzieć o księdzu Ignacym z Korupce, który w mieście łodzi przez jeden rok posługiwał jako wikariusz w parafii Przemienia Pańskiego. Chociaż był krótko w tej parafii w białym Kościele przy ulicy Żygowskiej, to po stu latach jeszcze wspominają jego posługę. Tak więc sami widzicie, że jest to osoba wyjątkowa. Ksiądz Ignacy Skorupka urodził się w Warszawie. Był rodowitym Warszawiakiem w 1893 roku. Urodził się w rodzinie średniozamożnej, z różnymi problemami. Chodzi o ojca, który nie stanął na wysokości zadania jako tata, mąż. Ksiądz Ignacy. Musiał borykać się z pewnymi problemami w swojej rodzinie, kiedy był małym chłopcem, dorastającym młodzieńcem. Głównie wychowywała go mama, bardzo pobożna kobieta, która przekazała swemu synowi łaskę wiary. Ignacy, kiedy wstąpił do gimnazjum w Warszawie, już pragnął być blisko Boga. Dużo się modlił. Często chodził do kościoła i budziła się w nim wizja kapłaństwa, że on też, tak jak kapłani, których widział nam przez świętej, chciałby służyć Bogu i ludziom. Wstępuje zatem do seminarium duchownego i rozpoczyna się jego formacja w kierunku święceń kapłańskich. Bardzo szybko Ignacy zostaje księdzem. W 1916 roku, mając 23 lata, przyjmuje święcenia kapłańskie. Biskup go wysyła bardzo daleko. Przypominam, że to czasy I wojny światowej, jeszcze czasy zaboru, i ksiądz Ignacy pracuje w małej miejscowości pod samą Moskwą. Tam, rozpalony Duchem Świętym, walczy o duszę młodzieży. Zakłada chówiec harcerski, zakłada drużyny harcerskie, sam jest kapelanem wielu środowisk i patriotycznych i w szkole z młodzieżą pilnie pracuje, gorliwie, a nieustannie łaska Boża wspierając go podpowiada mu, że niebawem przyjdzie czas odzyskania niepodległości. Ksiądz Ignacy Skróbka bardzo często w kazaniach mówił o tym, że już niebawem odrodzi się Polska. Po 123 latach zaborów znowu będziemy mieli nasz kraj, granicę. I wtedy, kiedy Duch Święty tak podpowiadał Ignacemu, że Polska się odrodzi, Ignacy zrozumiał, że ta miejscowość, w której aktualnie posługiwał, daleko na wschodzie, pod Moskwą, będzie już poza granicami y, kraju. I podjął się heroicznego zadania przeprowadzenia 2,5 tysiąca ludzi, swoich parafian, na teren, pod Warszawę, gdzie już niebawem będzie y, właśnie ojczyzna. Y, podejmuje dzieło. Sprowadzenie, sprowadzenia Polaków właśnie bliżej stolicy i w ostatnim transporcie sam przenosi się właśnie na teren aktualnej Polski. Kiedy w 1917 roku sprowadził tych repatriantów i pomagał im znaleźć tutaj nowe domy. Mieszkania, pracę, wspierał bardzo mocno swoich parafian w nowej rzeczywistości. Został 4 września 1918 roku nominowany jako wikariusz do parafii przemienienia pańskiego w Łodzi. Ksiądz Ignacy doświadczył w Łodzi wielu strapień. Nie spełniły się jego Marzenia czy oczekiwania, że będzie mógł dalej kontynuować pracę z ludźmi, z którymi zjechał z Dalekiego Wschodu. Zaczął pracować w mieście robotniczym, gdzie napotykał co róż trudności. W listach, które pisał już w styczniu do swoich przyjaciół, później w marcu, dzielił się smutkiem, głębokim smutkiem. Spowodowanym pewną depresją, z którą się zmagał, pewnymi niemożliwościami, miał czas duchowej posłuchy 11 miesięcy był w łodzi, przeżywając, tak jak powiedziałem, różne trudne doświadczenia, między innymi w lutym jego współbrat z parafii, drugi wikariusz, z kapłaństwa. Też młody chłopak. Oni mieli wtedy po 25 lat. To dla księdza Ignacego był cios w serce, ponieważ przyjaźnił się z tym kapłanem. Będąc w Łodzi, uczył w szkole męskiej w gimnazjum i w szkole żeńskiej, też gimnazjalnej. Dochodził na pieszo z parafii przemienia pańskiego pod katedrę łódzką by w budynku który teraz się mieści pod adresem księdza Ignacego z korupki 13 spotykać się z młodzieżą formować ich serca uczyć katechezy gdy zbliżały się wakacje ksiądz Ignacy przeżywając nieustannie tę noc zmysłów noc ducha Zaczął pisać bardzo głębokie, piękne modlitwy, w których pokazywał męstwo swojej osoby, pokazywał wierność, w której chciał trwać, pokazywał, że jego kapłaństwo to jest świadomy wybór miłości i krzyża. I ofiarnie, do końca oddawał się Panu Bogu w każdym trudnym doświadczeniu. Między innymi pisał tak: Chcę być sługą Bożym. Pragnę odpowiedzieć zamiarom Boga względem mnie. Na czas niedowiarstwa chcę mieć wiarę głęboką i gorącą. Na czas niedowiarstwa chcę być prostym w obejściu i pokornym i cierpliwym. Na czas rozwiązłości i rozpasania chcę być czystym i niewinnym w myśli, mowie i uczynkach. W czasach biedy i nędzy chcę być jałmużnikiem. Chcę być biednym. Chcę służyć ludzkości. Dla ludzi żyć, by trafić do Boga. Taki był ksiądz Ignacy. Tak się modlił. Tak ofiarnie traktował służbę kapłańską w wierności Bogu i służbie drugiemu człowiekowi gdy nadeszły wakacje w roku 1919 biskup warszawski ponieważ jeszcze ten teren Łódź należała do archidiecezji warszawskiej zabiera księdza Ignacego z Łodzi Będąc w Warszawie, ksiądz Ignacy podejmuje obowiązki notariusza w Kurii, dyrektora archiwum y, archidiecezjalnego, uczy też w kilku szkołach katechezy. Kiedy przychodzi y, wezwanie już na początku 1920 roku y, z Wojska Polskiego, taka odezwa do ogółu narodu, aby. Y, Szykować się do nadchodzącej bitwy obronnej przeciw Bolszewikom. Ksiądz Ignacy odpowiada na ten apel i sam zgłasza się jako kapelan do wojska. Na początku biskup go nie puszcza. Ksiądz Ignacy prosi drugi raz. Biskup wydaje zgodę. Ksiądz Ignacy towarzyszy żołnierzom. Kiedy nadszedł czas, y, lipiec, sierpień 1920 roku, kiedy wojska bolszewickie już y, rozpoczęły atak w stronę zachodnią, zdobywając po kolei miasta, idąc w stronę Warszawy, ksiądz Ignacy, będąc wśród żołnierzy, nagle rozpala w nich potężną nadzieję i powołuje się na objawienia. Wandy Malczewskiej, której Pan Bóg przepowiedział, że tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, co nastąpiło w 1918 roku, Polska zostanie zaatakowana przez potężnego wroga. Lecz Bóg obiecuje nam, że Maryja będzie walczyła z młodą armią polską i młoda armia polska odniesie potężne zwycięstwo w dzień, w niebo Matki Bożej 15 sierpnia. Tak Bóg przepowiedział Wandzie Malczewskiej prawie 100 lat wcześniej. I ksiądz Ignacy znał to proroctwo. Z wielką wiarą uczepił się tych słów i sam, utwierdzany przez Ducha Świętego w tej prawdzie, wzywał przez cały sierpień, aż do Bitwy Warszawskiej, żołnierzy. Do wielkiej gorliwości, do ufności, do nadziei i mówi, że zwycięstwo się zbliża, że już 15 sierpnia odniesiemy potężne zwycięstwo. I kiedy bolszewicy już atakowali przedmieścia Warszawy, kiedy podchodzili od strony Pragi do naszej stolicy, ksiądz Ignacy 14 sierpnia wyruszył z oddziałem 800 ochotników. Na front. Ten oddział, ten batalion, składał się z gimnazjalistów, warszawskich ochotników, młodych chłopaków, którzy często pierwszy raz trzymali broń w ręku, a ksiądz Ignacy dodawał im nadziei. I faktycznie ten oddział, kiedy ruszył do ataku, kiedy był już rzucony na linię frontu, objawiał niesamowity hart ducha, wielkie męstwo. Gorliwość w walce. To wszystko przez słowa otuchy, które wypowiadał do nich każdego dnia ksiądz Ignacy. Ignacy był wojownikiem wielkiego ducha, wielkiego męstwa. Z odwagą szedł zawsze na przedzie oddziałów. I tak samo było 14 sierpnia 1920 roku. Kiedy batalion tych 800 młodych mężczyzn musiał stawić czoło pewnej dywizji bolszewickiej, która odnosiła same zwycięstwa składające się z zaprowionych starych żołnierzy. I ci młodzi chłopcy z księdzem Ignacym stanęli w szranki, często w bitwie na bagnety z tymi zaprawionymi żołnierzami bolszewickimi. Ksiądz Ignacy szedł w pierwszej linii z krzyżem w ręku, bo wiedział, że to jest walka duchowa. Wiedział, że on walczy w armii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, że on walczy w imię Boga przeciw armii nieprzyjaciela, którym jest zły duch, Szatan. Tak ksiądz Ignacy nazywał rzecz po imieniu, że Bitwa Warszawska, że ta wojna z bolszewikami, to była walka między dobrem a złem, widział w tej armii bolszewickiej, w tym ateizmie yy, Demona, dlatego szedł z krzyżem na niego i odprawiał egzorcyzm na linii frontu. Pod osobem w pierwszej bitwie, w pierwszym ataku, padł. Postrzelony w głowę. Zmarł na miejscu. I chociaż upadł na pole bitwy, to jego z zwłoki długo tam leżały. Nie były szybko zabrane z ziemi, ponieważ to miejsce sześć razy przechodziło z rąk do rąk. A kiedy bolszewicy przełamowali polską linię obrony. Mijając księdza Ignacego, jego zwłoki przebijali go jeszcze bagnetami, okradli go, zabrali buty, zegarek, pieniądze. Ciało księdza Ignacego dopiero wieczorem, kiedy wróg został odepchnięty na bezpieczną odległość, zostało z szacunkiem zwiezione z linii frontu, całe zakrwawione, pokute bagnetami, także Sutana, komża głęboko była wepchnięta w ciało księdza Ignacego. Przewieźli go do szpitala. Lecz już nic z księdzem Ignacym nie robili, tylko obandarżowali mu głowę. Po trzech dniach od śmierci, 17 sierpnia, był uroczysty pogrzeb, a na to ciało zakrwawione, zmasakrowane, tylko nałożony został ornat. I tak został pochowany ksiądz Ignacy, bohater narodowy, który został y, oznaczony y, krzyżem virtut militarii przez y, Piłsudskiego. Dostrzeżone zostało jego męstwo, jego udział w tej bitwie i jego ofiara. Następnego dnia, po 14 sierpnia, po śmierci księdza Ignacego, czyli 15 sierpnia, w uroczystość w niebo wzięcia Maryi, proroctwo dane Polsce zostały zrealizowane. Był cud nad Wisłą, bolszewicy zostali odepchnięci od stolicy i Polska została ocalona, a przez to i cała może zachodnia Europa. Ksiądz Ignacy został pochowany na Powązkach, w grobie rodzinnym. Do dziś tam spoczywają jego doczesne szczątki. Można pojechać i pomodlić się na grobie tego bohatera, Narodowego, na grobie tego wybitnego kapłana, świętego człowieka, obrońcę prawdy obrońcę wolności. Część Ignacy miał 27 lat, kiedy złożył na ołtarzu Ojczyzny siebie całego jako ofiarę. Wybitny człowiek, wspaniały kapłan, bardzo gorliwy. Chociaż to kapłaństwo jego było tak krótkie, to było bardzo intensywne. Ksiądz Ignacy jest dla mnie przykładem. Ksiądz Ignacy jest moim orędownikiem. Dziękuję Bogu, Bożej opatrzności, za to, że mogłem go poznać. I obchodząc stulecie pracy księdza Ignacego w naszym mieście, powierzam jemu samemu nasz kraj, ojczyznę polskę. Aby strzegł ją tak, jak w dwudziestym roku, przed nawałem tego wszystkiego, co pochodzi od złego ducha. Niech nasza ojczyzna będzie wolna, niech rozwija się w miłości, w prawdzie. Także kapłani polscy i na całym świecie, niech idą w ślad księdza Ignacego, niech będą niezłomni i odnajdują się w tej modlitwie księdza Ignacego. Na czas niedowiarstwa chcę być prosty w obejściu, pokorny i cierpliwy. Na czas rozwiązłości i rozpasania chcę być czysty, niewinny w mowie, myśli i uczynku. W czas biedy i nędzy chcę być jałmużnikiem. Chcę być biednym. Chcę służyć ludzkości, dla ludzi żyć, by trafić do Boga. Aby każdy kapłan przyjął te słowa jako swoje motto życiowe. Ja tego pragnę.